Trzeźwa. Słuchajcie, jest już po 22, ale jeszcze postanowiłem nagrać jeden filmik. Muszę go nagrać, żeby wam po prostu pokazać, jak można wykorzystać takie zasilacze z takimi przetworniczkami step down. Ona jest do kupienia na AliExpressie za po prostu groszowe pieniądze. I powiem wam tak, no można to wykorzystać do różnych rzeczy, na przykład z takiego zasilacza 19,5 V można zrobić ładowarkę do telefonu na 5 V. Popatrzcie się. Podepnę to pod takie magiczne urządzenie, które pokaże mi, ile tutaj z tego wychodzi. Widzicie? 5 V. 5 V. 5,12 V. Czyli 5,1 V, tak jak to jest na specyfikacji od na stronce u Chińczyków. No i co? No i fajna sprawa. Wystarczy, że to gdzieś upakować jakoś fajnie, w jakąś obudowę malutką, zabezpieczyć tutaj ten kabel. No i mamy taką z zasilacza od laptopa ładowarkę do telefonu, która uciągnie chyba w jakimś tam krótkim czasie maksymalnie 3 A, ale takiego stałego obciążenia może cały czas iść 2,1. Ja wam pokażę stronkę na AliExpressie, jak to wygląda. Słuchajcie, to kosztuje 2,40 zł. No to jest tak tanie. I za 10 zł macie 5 sztuk takich. Oczywiście mam jeszcze więcej tych przetworniczek, konwerterów DC Step Down, module, tak to się nazywa. Zobaczmy sobie tutaj zdjęcia, bo są bardzo fajne. I tutaj piszę tak: USB output 5,1 V 3 A max. Support Apple A1, 2.4, Android 0.7.1. No tak, można ładować tym telefony bez problemu, bo podłączałem telefon i się ładował elegancko. 1 amperem, akurat tyle mój Huawei P9 Lite pobiera. Podlinkuję wam tą stronkę pod filmikiem, ale wiecie, co ja bym chciał znaleźć na AliExpressie? Coś jeszcze lepszego niż ten DC, że on konwertuje tam do max. Mogę podłączyć do niego 24 V i mi zejdzie do 5 V. Chciałbym coś takiego znaleźć, żeby był wyświetlacz i mógłbym sobie regulować wyjście tego napięcia. To by było świetne już, świetny bajer naprawdę do zasilacza, bo wtedy mógłbym sobie ustawić tutaj 12 V, załóżmy, nie? I zasilić, nie wiem, jakąś może wkrętareczkę. Patrzcie, ile tego jest w ogóle. To będzie szybciutki filmik, tylko tak wam pokażę, że można się fajnie bawić. Tu jest fajny bajer do akumulatorków. No jest tego, kurczę, na AliExpressie od zarąbania. Tylko trzeba poszukać, wiedzieć, czego się chce i można robić bardzo fajne, fajne rzeczy. Dobra, to by było na tyle. Ja zakończę ten filmik i może w komentarzach napiszcie, czy znacie jakiś taki moduł, który by miał wyświetlacz z regulowaną właśnie wartością tego wyjścia napięcia. To by było super. Pozdrawiam, trzymajcie się.